Piotrku Pichaj, zespół Fil po koncercie w Starogardzie Gdańskim. Ty z południa Polski jesteś na północy. Jak się czujesz? Jak ci się podoba w Starogardzie Gdańskim i na Kociewiu? Starogard Gdański po raz drugi przywitał nas fantastycznie. Żadne słowa nie oddadzą tego, co się wydarzyło na scenie i to, co się wydarzyło z publicznością. Także mam nadzieję, że to macie, że pokażecie co się działo. Tak naprawdę każda miejscowość jest na wagę złota dla nas, bo publiczność jest bezcenna i my o tym wiemy, dlatego gramy, dlatego że jesteśmy lata na scenie i mamy ten ogromny zaszczyt być bardzo blisko publiczności. Także dla nas gdzieś chleb powszedni, ale ten chleb powszedni taki, który zawsze smakuje jak najfajniej, najsmaczniejsza od mamy kromka z masłem. Ale trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby jednak tą publiczność ruszyć, żeby ona chciała się dobrze bawić się na koncert. Pewnie tak, ale jest wiele zespołów, które również świetnie to robią. Natomiast to od ciebie wymaga pewnej pogody ducha. Jeżeli jest pogoda ducha, to od razu lepiej smakuje trasa, scena, kilometry, które robisz, bo kilometrów robisz naprawdę mnóstwo. Także dla nas to jest zawsze święto, tak jak to jest święto dla miasta, tak dla nas też to jest święto. Zagrać dobry koncert to jest święto. Jak patrzysz na te rejony? Fajne rejony, bo ci z blisko gór to marzą do morza, a ci blisko morza marzą do gór. Także to są bardzo fajne tereny, fajni ludzie przede wszystkim. Ja myślę, że jeżeli ty normalnie rozmawiasz poprzez koncert z ludźmi, to dostajesz feedback zwrotny również fajny i to jest chyba cała puenta. My jesteśmy bardzo zadowoleni po dzisiejszym dniu i pewnie chcemy tutaj wrócić znowu za 5 lat. Jesteśmy w środku wakacji, dzisiaj ciepły dzień, takie będą chyba najbliższe. Jakie są twoje wakacje? Gdzieś tam media podają, że już wypoczywałeś. Czy jeszcze przed tobą jakiś wypoczynek? Wiesz co, ja już wypoczywałem, zostałem złapany na gorącym uczynku. To jest straszne, człowiek nawet nie ma chwili prywatności, gdzieś tam walą zdjęcia. No ale taki jest los. Na pewno jeszcze gdzieś pojadę na parę dni, tak pomiędzy koncertami, bo gramy weekendowo, a w środku tygodnia mamy luz. To zapytam ciebie, jak lubisz się relaksować, odpoczywać? Myślę, że przede wszystkim bardzo lubię ciepło i jeżeli jest taka pogoda jak dzisiaj, czy jak była wczoraj, czy pewnie jutro będzie gorąco, to nawet może być ogródek. Mały basenik, wskoczę z dziećmi do baseniku i też mi pasuje, otworzę browara i też jest fajnie. Grałeś na imprezie związanej z motoryzacją, jak ty do tego podchodzisz? Jesteś jakimś miłośnikiem, fanem? Uwielbiam motoryzację i w przyszłości bardzo chcę mieć stary samochód, jeszcze nie wiem jaki, ale jestem ogromnym fanem motoryzacji. Mam takiego pięknego Fiata 500 w kabrio i chcę go sobie zostawić na lata, chcę go po prostu schować, chcę go wycyckać całkowicie. On już ma przejane 100 tysięcy, także to już jest dosyć sporo, ale chcę go zachować po prostu na lata. Jest przepięknym samochodem i świetnie się prowadzi. Pewnie w przyszłości jakiegoś takiego klasyka, tylko że to jest, może to być studia bez dna dla takiej osoby, która gdzieś tam goni lata, a nie ma czasu zajrzeć pod maskę.